Najmilsi, kiedyś w katedrze przygotowywany był duży koncert. Panowie z obsługi technicznej wnosili różne sprzęty, głośniki, mikrofony, reflektory. I zagadał do mnie pan w średnim wieku, który był w ekipie technicznej. Proszę księdza, mówi do mnie, pracowałem wiele lat w Holandii i tam w niektórych kościołach zauważyłem, że są prezbiteria obrotowe. Jeżeli jest nabożeństwo czy msza święta, no to jest ołtarz, ambonka, a jak w piątki, w soboty, czasem w niedzielę wieczorem robią koncerty rockowe, to wciska się guzik, prezbiterium się obraca jak scena w teatrze i są mikrofony, kolumny. Wie ksiądz, jakby takie prezbiteria obrotowe budowały się w polskich kościołach, to by się młodzież przyciągnęło do kościoła? Uśmiechnąłem się i powiedziałem tylko to, drogi panie, to pan nie wie, o co chodzi. To nie chodzi o to, żeby wtłoczyć dzisiaj czy młodych ludzi, czy starszych ludzi, słabo wierzących, niewierzących, żeby wtłoczyć w mury świątyni. Kościół nie jest od fajerwerków. Fajerwerki mamy na koncertach właśnie, na stadionach. Właśnie te fajerwerki przyciągają. Kościół istnieje ponad 2000 lat. Tu nie o fajerwerki. Tu ma przyciągać prawda. Tu ma przyciągać dobra nowina. Tu ma przyciągać doświadczenie Boga.